Bieg po plaży. To pierwsza kąpiel w tym roku, chociaż jest jeszcze trochę za ciepło, tak mówi organizator wydarzenia. Było Pijczyk i Gorianik. Osoby, które będą morsowały pierwszy raz, to powiedzą, że faktycznie czują, że jest chłodno. Aczkolwiek osoby, które chociażby w zeszłym czy dwa lata temu regularnie ze mną morsowały, no to stwierdzą, że faktycznie ta temperatura wody podejrzewa około 8 stopni, że to jest jeszcze za ciepło. Dzisiaj wchodzimy, rozpoczynamy. No dobrze, a co nam daje takie morsowanie? Radość, orzeźwienie, a przede wszystkim zdrowie. Pani także? Nie, nie, ja tylko tutaj obserwuję. Dla mnie to jest przede wszystkim zabawa, nie chorowałam nigdy. Jak morsuję, to nie choruję. Morsy mają się spotykać co niedzielę około 11.30 na plaży w Gdańsku. Prognoza pogody: noc będzie deszczowa, zwłaszcza na południu kraju i wybrzeżu, miejscami na Podlasiu, ziemi łódzkiej i w rejonach podgórskich. Opady deszczu ze śniegiem, w górach będzie sypał śnieg. IMGW wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed opadami śniegu w dwóch województwach, na południu dwóch województw dolnośląskiego oraz opolskiego. Na Pomorzu lokalnie mgła ograniczająca widzialność do 600 metrów. Temperatura od minus 1 stopnia na Suwalszczyźnie do 2 stopni na południu, 4 miejscami na Podkarpaciu i Wybrzeżu. Wysoko w górach porywisty wiatr do 70 km na godzinę będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne. Jutro pochmurno i mokro, deszcz będzie padał. Na Podlasiu także deszcze ze śniegiem i śnieg, miejscami w zachodniopomorskim spadnie krupa śnieżna. W rejonach podgórskich opady deszczu ze śniegiem i śniegu, a w górach będzie sypał śnieg. Większe przejaśnienia tylko na zachodzie kraju. Temperatura przeważnie od 4 do 8 stopni, cieplej na południowym wschodzie do 10, a zimno na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich. Od 2 do 4 stopni w górach, nadal porywisty wiatr powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. Bardzo proszę, brata Witolda Górskiego z Woliny Słowskiej. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Życzymy Ci dużo zdrowia, szczęścia, błogosławieństwa Bożego, serc i płaszczo Maryi. Na każdy dzień. Pozdrawiam bardzo serdecznie Ojca Janusza. A my pozdrawiamy dzisiejszy to podkreślam, bo to jest ważne, czyli dlatego, że jak są miejsca pracy, to nawet Tak więc te główne czynniki decydują. Jeszcze raz podkreślam, inwestycje, liczba pracujących na 1000 mieszkańców, liczba podmiotów na 1000 mieszkańców. No niesamowicie ważna jest szalda migracji, która niewiele wpływa na populację, ale to szalda migracji pokazuje, jak się poprawia potencjał rozwojowy gminy
większej branży. W czym są lepsze, poza oczywiście tymi wskaźnikami, ale w takim realnym świecie, w czym są lepsze te gminy od innych, no, które są na dalszych pozycjach w rankingu, albo są w nim w ogóle nieujęte? Są lepsze przede wszystkim w tym, że umieją pozyskiwać inwestorów, ale jest niesamowicie ważne. To po pierwsze, czy dobrze eksploatują konkurencyjność ich decyzji. Po drugie, umieją dbać o przedsiębiorców. Wszystkie one mają dobre centra obsługi przedsiębiorców. Przedsiębiorca nie chodzi samopas, można by powiedzieć. Jest bardzo ciepło przyjmowany. To jest niesamowicie ważne. Ta umiejętność nie dotyczy wszystkich, ale te pierwsze dziesiątki oczywiście, one są w tym mistrzami. No i te saldo migracji to jest niesamowite, no bo Warszawa jest ogromnym rynkiem pracy, dobrej jakości pracy, to trzeba podkreślić. Ale nie Warszawa zwiększyła w największym stopniu liczbę pracujących w tym 14-leciu. Więcej Wrocław, więcej Gliwice, no ale one praca dla złodziei, dla krętaczy. Miały poniżej 300 pracujących na początku, czyli w 2003 roku. Ale sukces jest. Sama piernik do wiatraka, dynamika była ogromna, beznadziejnej prokuratorki. A te miasta, które zwiększyły dynamikę, co takiego zrobiły, że właśnie jest większa liczba pracujących? No myślę sobie, Gliwice można by pokazać, Opel. Jeśli jest duża inwestycja kluczowa, no to ona decyduje o tym, że dość radykalnie zwiększa się liczba pracujących, ale przy takiej fabryce tworzy się taka otoczka przedsiębiorczości, która kooperuje z ogromnym przedsiębiorcą, wytwarzając różne podzespoły, więc to decyduje, ale myślę sobie, że w największym stopniu jednak decyduje umiejętność negocjowania z inwestorami, realnymi inwestorami, czyli inwestorami, które inwestują w produkcyjne działalności. Niektóre gminy mają to, można nazwać ułatwienie, że są gminami turystycznymi, więc chyba trochę im łatwiej, ale są takie gminy, które są pozbawione tych walorów turystycznych, a jednak sobie radzą. Co one takiego robią? Przede wszystkim dbają o przedsiębiorców. One organizują różnego rodzaju instytucje okołobiznesowe, a więc takie instytucje jak inkubatory, jak Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, a więc bez tego nie wyobrażam sobie, żeby przedsiębiorczość mogła się rozwijać w nieturystycznych, ale w turystycznych też. W turystycznych też, bo jeśli zostawimy przedsiębiorców samych, to oni pójdą sobie gdzie indziej. Czy jest coś, co pana tak osobiście zaskoczyło w tym rankingu? No, baranów. Praca dla krętaczy, dla salcesonów, dla oszustów, dla złodziei. Zawsze mnie cieszy taka gmina, która nie ma takich czynników bardzo czytelnych wewnętrznych, jak turystyka na przykład, jak kopalnie, prawda? A mimo to jest położona pod Kępnem, peryferyjnie, daleko od Poznania, do wszystkich centrów. Ująć całościowo problem, to pewne rzeczy pomija, to co jej niewygodne. Co w takiego baranów zrobił? Meble, no znalazł sobie taką niszę, którą mieszkańcy potrafią robić. Takie oczywiste. Fantastycznie rozwijają się, więc trudno oczekiwać, żeby peryferyjne gminy wiejskie mogły konkurować numer z centrami dużymi. Oni Mieszka. One nie są w stanie do sądu go wzięli, proszę państwa, że Mieszka bezumownie w domu. Mieszka bezumownie. Na rozmowę z Mieszka bezumownie Sobczakiem przeprowadził Aleksander 70 tysięcy złotych, proszę zapłacić. Polacy w świecie. 70 tysięcy złotych. Przed mikrofonem Maja Wasilewska. Jak co tydzień o tej porze rozpoczynamy magazyn o Polakach w świecie. 70 złotych, niech tysięcy. Powiemy o stosunkach polsko-ukraińskich i ostatnich wydarzeniach na poziomie centralnym. 70 złotych zajrzymy niech do Londynu, płaci, gdzie znajduje się wyjątkowa kolekcja w londyńskim Instytucie Piłsudskiego. Drugą część poświęcimy obchodom święta niepodległości Polski w Stanach Zjednoczonych i na Litwie. Ale najpierw serwis polonijny. 70 złotych niech zapłaci tysięcy. Bo bezumownie mieszka w swoim domu, wiesz, od urodzenia. Na polskich mogiłach w Rosji zapłonęły znicze. W ten sposób Polonia oddała hołd bohaterom, którzy zginęli za wolność i niepodległość Polski. Groby polskich bohaterów, którzy w ciągu dwóch wieków walczyli o wolność i niepodległość Polski, można znaleźć w każdym zakątku Federacji Rosyjskiej. W rosyjskiej ziemi spoczyli uczestnicy insurekcji kościuszkowskiej oraz powstań listopadowego i styczniowego. Pamiętają o nich przedstawiciele lokalnych wspólnot polonijnych, szef sekcji polskiej Stowarzyszenia Memoriał Aleksander Gurjanow. Przypomina, że na terytorium Federacji Rosyjskiej jest też kilkaset miejsc, w których zostali zgładzeni polscy oficerowie, żołnierze i działacze polskiego państwa podziemnego.
Święto niepodległości takie znicze zapłonęły również w miejscach symbolicznych, takich jak polski cmentarz wojenny. Powinni się wziąć stadionu, bardziej za taką panią prokurator, jak ona tu się nazywa, Katarzyna Grynaszewska-Janczy. To jakaś nawa, nie wiadomo. Gdzie znajdują się mogiły ostatniego dowódcy armii krajowej Leopolda Okulickiego, Niedźwiadka i delegata rządu powinni na kraj Jana Stanisława Jankowskiego. Obaj zostali skazani w stalinowskim procesie 16 i zamęczeni przez sowieckich oprawców. Do tematu Święta Niepodległości wrócimy w drugiej części programu. Odwiedzimy Stany Zjednoczone. O ilu nie możemy nic powiedzieć, bo nic nie wiemy. W Wilnie podsumowano tegoroczną kwestę na rzecz wileńskiego cmentarza na Rossie. Zbiórkę pieniędzy prowadzono 1 listopada na cmentarzach na całej Wileńszczyźnie. Harcerze i przedstawiciele organizacji społecznych, które brały udział w kwestie pomnikom Rossy, policzyli w Domu Kultury Polskiej w Wilnie zebrane środki. Fajnie się liczyło, mało tego jest, ale jest, powiedziała jedna z kwestujących. Mało, bo udało się zebrać około 4000 euro. To o 1000 mniej niż przed rokiem. Ale na wyniki kwesty optymistycznie patrzy Dariusz Żybort ze Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą. Jeszcze nie mamy puszek 4 miejscowości, także ja myślę, że ta suma będzie w granicach 4000 euro. Także zważając na to, że w tym roku był tylko jeden dzień w środku tygodnia, to była środa, i naprawdę pogoda aurę nie dopisała, także myślę, że jest dość dobry wynik. Także po prostu my nigdy nie stawialiśmy na to, żeby zebrać jakąś tam konkretną dużą sumę. Wiadomo, że to chce się więcej, no ale po prostu musimy cieszyć, że po prostu, że tak bardzo się odbyło. Ja uważam, że to jest dość pokaźna suma. Zebrane środki zostaną przeznaczone na renowację wybranych grobów. Cmentarz na Rossie jest najstarszą wileńską nekropolią. Spoczywają tam polscy artyści, naukowcy oraz poeci i żołnierze. Przed cmentarzem znajduje się też mauzoleum Matki i Serce Syna, gdzie zostało złożone serce marszałka Józefa Piłsudskiego. Polacy w świecie. Współpraca Polaków i Ukraińców na poziomie lokalnym jest dobra, w przeciwieństwie do relacji polsko-ukraińskich na poziomie centralnym. Mówił minister Witold Waszczykowski podczas wizyty we Lwowie. Szef polskiej dyplomacji gościł tam w niedzielę i poniedziałek. W ciągu mijającego tygodnia relacje polsko-ukraińskie nie tylko nie uległy poprawie, ale wyraźnie się pogorszyły. Na Ukrainie szeroko komentowane są deklaracje polskiego MSZ o zamiarze zablokowania wjazdu do Polski tych ukraińskich urzędników, którzy uniemożliwiają ekshumację i upamiętnienie polskich ofiar. Obca ta pani Bożenka, że tak się zachowuje, jakby właściwie na nią krzyczał, no, że ona po prostu czuje się winna, skrępowana i szybko chce wyjść, niby chce usiąść, nie chce wyjść, a przecież ona nie jest winna tej sytuacji, że przychodzi, skoro umowę zawarto, ale ona czuła się skrępowana. Ty natomiast, żeby się tu skrępowano, no tak samo jak ja jestem Cinką. I tak lubisz takie skrępowane, takie gadanie, słowa takie, które nie mają w ogóle żadnego pokrycia, nie wiem, jak to nawet pocieszać się. Przecież ten Bóg to głupi nie jest. Której napisano, że Polska okupowała Lwów w 1918 roku. Według mediów treść tablicy spowodowała, że minister Waszczykowski zrezygnował z odwiedzenia muzeum. Minister oddał też hołd obrońcom Lwowa spoczywającym na cmentarzu Orląt Lwowskich. Głównym tematem przewijającym się podczas wizyty była sprawa zablokowanych ekshumacji. Odnosząc się do polityki historycznej i blokowania ekshumacji polskich ofiar na Ukrainie, szef MSZ podkreślał, że Polska jest gotowa do rozmów, ale teraz ruch należy do strony ukraińskiej. My mamy doświadczenia z pojednania z innymi narodami. Przecież wielkie krzywdy wyrządzili nam również inni. I mamy pozytywne doświadczenie, jak te procesy pojednawcze można zrealizować. Zaproponowaliśmy kilka instrumentów współpracy polsko-ukraińskiej. Czekamy w tej chwili na odpowiedź strony ukraińskiej, aby włączyła się w ten proces pojednania. Mimo deklaracji szefa MSZ, perspektywa szybkiego pojednania staje się coraz mniej realna. Na Ukrainie głośna stała się sprawa zapowiedzi blokowania przez Polskę wjazdu na swoje terytorium osób zaangażowanych we wstrzymanie ekshumacji polskich ofiar. Według doniesień medialnych dotknąć ona ma szefa ukraińskiego IPN, czyli instytucji, która blokuje ekshumację polskich ofiar. Komentując takie zapowiedzi, szef ukraińskiego IPN Wołodymyr Wiatrowicz powiedział, że w swoich poczynaniach i narzucaniu Ukrainie swojego widzenia historii Polska upodabnia się do autorytarnej Rosji. W ukraińskich mediach pojawiły się nieliczne głosy krytyczne wobec postawy szefa ukraińskiego IPN. Ekspertka do spraw międzynarodowych Iryna Wereszczuk na antenie telewizji 112 nazwała postawę Wołodymyra Wiatrowicza
nieodpowiedzialną. My baczymy niezrównoważoną i często dużo impulsywną pozycję. Widzimy niezrównoważoną i impulsywną pozycję szefa Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej. Osoba, która faktycznie jest urzędnikiem państwowym, pozwala sobie na stwierdzenia, że Polska postępuje gorzej niż Rosja. Takie porównania są destruktywne. Takie porównanie dla mnie destruktywne. Jednak większość komentarzy, które pojawiły się w ukraińskich mediach, winą za pogorszenie relacji obarcza polskie władze. Znany politolog i jednocześnie przewodniczący ukraińskiej części Polsko-Ukraińskiego Forum Partnerstwa Witalij Portnikow napisał, że pouczanie Ukraińców co do ich polityki historycznej przez Polskę przypomina politykę Rosji. Jak jednak dodał, Polska różni się tym od Rosji, że jest państwem demokratycznym i z Ukrainą związana jest wspólnym interesem geopolitycznym. Jak napisał w swoim artykule na portalu Liwy Berech, polska elita tkwi w iluzjach, ale wcześniej czy później będzie musiała wrócić w stosunkach z Ukrainą do realnej polityki. Z kolei dziennikarz Roman Kabaczy w eterze Radia Hromadzkie wyraził opinię, że polskie władze wykorzystują historyczną retorykę do zbicia politycznego kapitału i nie chcą pojednania. Jak powiedział, każdy naród ma prawo do swoich bohaterów i Polska nie powinna pouczać w tej materii Ukraińców, tak jak Ukraińcy nie pouczają Polski. Ukraina nie zgodziła się tańczyć krakowiaka tak, jak tego wymaga Polska. To z kolei słowa znanego politologa Jevhena Mahdy, napisane na portalu Ukraińska Prawda. Zdaniem politologa ostatnie spięcia między Ukrainą i Polską, ale też Ukrainą i Węgrami, to test na to, czy Ukraina potrafi bronić swych narodowych interesów. Dziesiątki tysięcy pamiątek po II Rzeczpospolitej i Marszałku zagrożone. Wyjątkowa kolekcja w londyńskim Instytucie Piłsudskiego zawiera m.in. kopię Enigmy, która pomogła w wygraniu II wojny światowej. Ale Instytut nie ma pieniędzy. Sytuacja jest katastrofalna, mówią pracownicy placówki. Co z unikalnymi zbiorami? Czy rok setnej rocznicy odzyskania niepodległości może być też ostatnim rokiem istnienia tej instytucji? Sprawą zajął się nasz korespondent Adam Dąbrowski. Tu w Hammersmith na zachodzie Londynu przy ruchliwej King Street ukryte są skarby. W niewielkim pokoju na drugim piętrze pamiątki po Marszałku i II Rzeczypospolitej. Pamiątki, których pozazdrościć mogłoby chyba każde muzeum historyczne w Polsce. No dobrze, to robimy przegląd skarbów. Od czego zaczniemy? Może zacznijmy od naszej kolekcji fotograficznej, która jest wyjątkowo ciekawa. Olga Topol, jestem kustoszem archiwalnym i muzealnym w Instytucie Józefa Piłsudskiego. Mamy w niej około 10 tysięcy fotografii. Mamy w niej kilka perełek, na przykład tu są oryginalne zdjęcia z różnych atelier. Te konkretnie portrety marszałka zostały wykonane w Wiedniu. A to też niesamowite, bo te oryginały niełatwo, bo to jest tak naprawdę początek fotografii w gruncie rzeczy. I proszę zobaczyć, jak pięknie są zachowane, prawda? Idziemy dalej. Wyjątkowym eksponatem u nas jest świadectwo Józefa Piłsudskiego. Jest to świadectwo marszałka pochodzące z końca XIX wieku. Ogromnego formatu. Tutaj podnoszę, że jest to wielkości starej gazety, takiej płachty gazetowej. Ale to zajrzyjmy na to świadectwo. Jak się uczył Piłsudski? No jak się uczył? Proszę, trójka, ale historia piątka. Rosyjski trójka. No tak średnia, powiedziałbym bez szału. Bez szału, natomiast najwyraźniej geniusz nie objawia się dobrym uczeniem w szkole. Dobrze, teraz gdzie idziemy? Pozostaniemy w halloweenowym klimacie. Jednym z bardziej ciekawych i oryginalnych obiektów naszej kolekcji jest to dzieło. Orzeł, który na 90% jesteśmy pewni, że został wykonany z włosów marszałka Piłsudskiego pozbieranych przez jego fryzjera. Pokazuje, w jaki sposób w dwudziestoleciu międzywojennym postać marszałka była otoczona kultem. To teraz przejdźmy do największego skarbu, prawdopodobnie takiego, który najbardziej porusza wyobraźnię. Tak, to jest, z angielska mówiąc, Polish Enigma Double. To jest polska enigma, która została zbudowana we Francji. Plany inżynieryjne Polaków pozwoliły zbudować ten model po to, żeby kontynuować łamanie kodu enigmy we Francji. Są tylko dwa takie modele enigmy na świecie, więc to czyni ten nasz artefakt bezcennym praktycznie. Wszystko to jest jednak zagrożone. Szereg pytań. Czy instytut będzie trzeba zamknąć? A może, by się utrzymać, trzeba sprzedać coś ze zbiorów? Szefowa placówki Anna Stefanicka mówi mi, że nie kryje niepokoju.
mamy nadzieję, że nie dojdzie do tego, że rzeczywiście trzeba będzie zacząć wysprzedawać jakieś eksponaty muzealne. Jesteśmy optymistami i mamy nadzieję, że może ten apel pozwoli zrozumieć, że jednak nasza organizacja jako charytatywna nie ma regularnych dochodów, żadnych źródeł. Jakie wsparcie apelujecie i do kogo? Ten konkretny apel jest właściwie otwarty do wszystkich, od jakichś większych organizacji, czy może od biznesów. Staramy się w pierwszym punkcie zebrać 50 tysięcy na następny rok. Dlaczego? Dlatego, że w przyszłym roku są obchody 100-letniej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Słuchają nas ludzie z całej Polski. Wyobrażam sobie na przykład jakiegoś starszego człowieka o takich mocnych, patriotycznych uczuciach, który mówi sobie, mi się nie przelewa, ale rzeczywiście tu są skarby, to ja może pomogę z mojej emerytury. Warto zadać pytanie, on wam da teraz, przetrwacie ten kolejny rok, a co za rok? Znowu będzie ten sam problem? Znowu poprosicie tego emeryta o pieniądze? Bardzo dobre pytanie i dlatego to też jest naszą główną bolączką, że następny rok przyniesie ten sam problem. Więc mamy nadzieję, że ten apel wzbudzi owszem zainteresowanie roczne, ale mamy też nadzieję, że w jakiś sposób może przyniesie inne propozycje, czy po prostu nawet doradztwo. A czy Instytut ma jakiś plan aktywnego pozyskiwania funduszy takich długoterminowych, żeby to nie było tak, że co roku jest ten sam problem, że co roku trzeba prosić tego emeryta? Absolutnie tak. Parę miesięcy temu w ogóle zaprosiliśmy specjalistów od fundraisingu, którzy doradzają brytyjskim organizacjom. No jednak jesteśmy na terenie brytyjskim, więc wydawało nam się, że to będzie bardziej sensowne zapoznać się z programem tutaj realizowanym. Więc to są specjaliści od fundraisingu, którzy tutaj specjalizują się w pomaganiu właśnie takim oczywiście dużo większym organizacjom niż naszym, ale właśnie organizacjom kultury, muzeum, byli u nas przez dłuższy okres czasu. Przeszliśmy takie szkolenie i rzeczywiście oni nam dali bardzo dużo pozytywnych pomysłów, które można by wykorzystać w działalności. Niestety wymaga to czasu. Powiedzieli, że nawet sponsorów, cały taki program sponsoringu wymaga czasu. Nikt od razu nie przyjdzie do nas i nie zainwestuje w nas większej ilości pieniędzy, że tą relację trzeba w jakiś sposób rozwijać i to niestety zajmuje czasu, który my nie mamy. Ktoś mógłby powiedzieć, Instytut przez tyle lat stał na straży polskości, był potrzebny, bo Polska nie była wolna. To może teraz, skoro trzeba do niego dopłacać niemałe pieniądze, gdy Polska jest już wolna, warto zamknąć tę chwalebną kartę, przekazać absolutne skarby do polskich instytucji, gdzie pewnie taką enigmę zobaczyłoby więcej osób. Zależy, o jaki przekaz nam chodzi. W Polsce o tym, że Polacy przyczynili się do rozwiązania kodu enigmy. Ta wiedza jest bardzo znana. Natomiast tutaj nie. Gdzie produkują filmy, które w jakiś sposób w ogóle nie doceniają roli Polaków. My docieramy do Brytyjczyków, nie tylko do Polaków. To wydaje mi się, że to ma większy sens. Instytut Piłsudskiego to prywatna organizacja charytatywna. W tym roku obchodzi swoje 70. urodziny. Z Hammersmith dla Polskiego Radia 24 Adam Dąbrowski. Reklama. Ania, mówiłaś ostatnio, że uporałaś się z nieregularnym wypróżnianiem. Ach, mnie też dopadło. Czuję się jakaś taka ociężała. Spójrz, wyglądam jakbym połknęła balon. Co robisz, że twój brzuch jest tak płaski? Ja postawiłam na Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które nie tylko wspomagają prawidłowe wypróżnianie, ale też pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt i dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Media Expert. Zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD. Super. Cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 440 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny, MediaExpert. Zawsze kiedy Jasia bolało gardło, trudno było go przekonać do pastelek czy tabletek. Ale ostatnio pani doktor poleciła nam Lizaki Naturcept Med Gardło. W pierwszej chwili pomyślałam... Jak to? Lizaki na ból gardła? Ale pani doktor wytłumaczyła, że Lizaki Naturcept to wyrób medyczny. Zawierają naturalne wyciągi ziołowe, które powlekają błonę śluzową gardła, dzięki czemu szybko łagodzą ból i leczą podrażnienia. Teraz wiem, że Lizaki Naturcept to idealne rozwiązanie na gardło. Nie tylko leczą, ale też bardzo smakują dzieciom. Lizaki Naturcept pysznie smakują, gardło kurują. Już 14 listopada w Warszawie odbędzie się jedno z
najważniejszych wydarzeń dla przedsiębiorców w Polsce. Gala Złotych Certyfikatów Rzetelności, której partnerem jest program Trzeci Polskiego Radia oraz Interia.pl. Złote certyfikaty to wyróżnienie dla firm, które w prowadzeniu biznesu zachowują najwyższe standardy, promując wiarygodność wśród polskich przedsiębiorców. Ty też możesz stać się częścią tej społeczności. Dołącz do najlepszych. Wejdź na www.rzetelnafirma.pl i dowiedz się więcej. Czy wiesz, że chociaż cera trądzikowa u dorosłych wygląda podobnie jak u młodzieży, jej wewnętrzne przyczyny są zupełnie inne? I dlatego jeśli cera trądzikowa osób dorosłych to twój kłopot, musisz działać inaczej. Visaxinum D to specjalistyczny suplement diety, którego składniki działają od wewnątrz, czyli tam, gdzie powstaje problem. Weź tabletki Visaxinum D i zapomnij o cerze trądzikowej. Visaxinum D dla osób dorosłych. Dorosłe rozwiązanie na cerę trądzikową. Aflofarm. Po reklamie. To Polskie Radio 24, minęła 17.30, czas na informacje dnia, Dorota Wojtalczyk. Zaczynamy od wiadomości dla kierowców. Zablokowany jest lewy pas ruchu na autostradzie A2 w kierunku Poznania. Pomiędzy Grodziskiem Mazowieckim a Wiskitkami zderzyło się 9 samochodów osobowych. Na razie nie ma informacji o rannych. Utrudnienia mogą potrwać ponad 2 godziny. W kopalni Soli Wieliczka właśnie powinno rozpoczynać się oratorium Polska dla Świata Solidarni z Ofiarami Wojny. Gościem jest premier Beata Szydło. Koncert organizowany jest przez Caritas Polska oraz Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Obie organizacje Kościoła Katolickiego rozpoczynają program Polska dla Świata. To kampania na rzecz wsparcia dla ofiar wojny. Zamierzają one m.in. odbudować szkołę w syryjskim Homs. Zarówno Caritas Polska, jak i Pomoc Kościołowi w Potrzebie prowadzą już akcje pomocowe w Syrii. Teraz chcemy połączyć siły, tak mówi ksiądz Waldemar Cisło. W pomocy humanitarnej nie ma konkurencji, jest tylko synergia. Wymieniamy się informacjami, pomagamy sobie, podpowiadamy, gdzie tej pomocy potrzeba, która organizacja może szybciej i skuteczniej przyjść z pomocą w danym miejscu, gdzie jest ta potrzeba największa. Ideą było to też połączenie tych wysiłków, które wkłada rząd polski w pomoc. Wsparcie projektu to pomoc dla 1500 syryjskich dzieci z Homs. W ramach tego przedsięwzięcia odbędzie się trasa koncertowa, podczas której zabrzmi oratorium Piotra Rubika. Podczas występów będą zbierane pieniądze na odbudowę szkoły. Na 4 grudnia zaplanowano pierwsze posiedzenie Sądu Okręgowego w Gdańsku w sprawie pozwu o ochronę dóbr osobistych z powództwa Jarosława Kaczyńskiego przeciwko Lechowi Wałęsie. Były prezydent stwierdził, że prezes PiS-u jest odpowiedzialny za katastrofę smoleńską. Posiedzenie sądu będzie miało charakter niejawny. Jarosław Kaczyński domaga się od Lecha Wałęsy przeprosin za wpisy na Facebooku od czerwca do września ubiegłego roku. Dyrektor biura Lecha Wałęsy mówi polskiej agencji prasowej, że były prezydent i jego pełnomocnik nie komentują tej sprawy. Donald Trump dystansuje się od swoich wcześniejszych wypowiedzi dotyczących domniemanego wpływu Rosji na wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. Podczas zakończonego wczoraj szczytu APEC w Wietnamie amerykański prezydent rozmawiał krótko m.in. na ten temat z prezydentem Władimirem Putinem. Z wypowiedzi Donalda Trumpa po rozmowie z Putinem można było odnieść wrażenie, że amerykański prezydent wierzy w zapewnienia Rosji dotyczące braku jakiegokolwiek zaangażowania w przebieg ostatnich wyborów w USA. Po spotkaniu z prezydentem Wietnamu Trump postanowił wyjaśnić sytuację, stwierdzając, że w tej kwestii ufa najbardziej amerykańskim służbom wywiadowczym. Dodał, że chodzi mu o informacje przekazywane od osób związanych już z jego administracją. Wcześniejszą wypowiedź Trumpa krytycznie ocenił m.in. jeden z byłych dyrektorów CIA. Podczas szczytu APEC nie doszło do formalnego spotkania prezydentów Rosji i USA. Rozmawiali oni jednak podczas przygotowań do wspólnego zdjęcia przywódców biorących udział w szczycie APEC. Władimir Putin zapowiedział zaś, że zamierza wyciągnąć konsekwencje wobec osób, które jego zdaniem z przyczyn formalnych nie doprowadziły do organizacji oficjalnego spotkania prezydentów. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Polacy w świecie. Zapraszam na drugą część magazynu. Wiele różnorodnych imprez z okazji Święta Niepodległości odbyło się wczoraj w wielu krajach europejskich, jak i za oceanem. Na Litwie na przykład oficjalne obchody miały miejsce na cmentarzu na Roście. Z Wilna Kamil Zalewski. Polacy mieszkający na Litwie obchody Święta Niepodległości rozpoczęli już w piątek. Wieczorem na Starym Mieście odbyła się dyskusja zorganizowana przez Polski Klub Dyskusyjny. Mówi jeden z organizatorów wydarzenia, Aleksander Radczenko. W
tym roku organizujemy te obchody Święta Niepodległości Polski w Wilnie po raz trzeci. I rzeczywiście nasze obchody różnią się od tych, które organizują polskie organizacje na Litwie, bo przede wszystkim oni się w tej działce specjalizują. My postawiliśmy przed 3 laty na bardziej taki nieformalny, luzacki charakter tych obchodów. No, ostatecznie przecież to jest święto. Nie musi to być nudne, nie musi być to oficjalne. Możemy zrobić to w jakiś bardziej wesoły sposób. I dlatego postanowiliśmy, że zrobimy takie obchody w jakimś znanym miejscu, gdzieś w centrum miasta. I jest to taka nieformalna dyskusja, w której mogą uczestniczyć wszyscy chętni. Jest to absolutnie demokratyczny sposób. Każdy może przyjść z ulicy i podyskutować z prelegentami, których zapraszałem. Poza tym jest jakiś nieduży program muzyczny. Mamy też polskie napoje, polskie potrawy. Prezes Polskiego Klubu Dyskusyjnego Grzegorz Miłoszewicz powiedział Polskiemu Radiu 24, że wcześniej trudno było sobie wyobrazić podobną imprezę w Wilnie. Nie jest to tradycyjnie jakaś impreza oficjalna. Chcieliśmy, żeby to było bardziej na luzie, żeby ludzie mogli sobie na wesoło podyskutować. Jeszcze przy 3 laty trudno mi było sobie wyobrazić, że aż tak wielu tutaj na naszym święcie będzie brało udział. Wśród uczestników tych obchodów byli zarówno Polacy mieszkający na Wileńszczyźnie, jak i Litwini. Przyszedłem tutaj z potrzeby serca, ponieważ jestem potomkiem starolitwinów, którzy pod koniec października 1918 roku, zachęceni przez hrabiego Jana Tyszkiewicza z Waki, z okolicznych dworów, ruszyli w stronę Kongresówki, by połączyć się z pierwszą kadrową, z pierwszą brygadą. I myślę, że przodkowie nasi, którzy patrzą z góry na nas, teraz byliby z nas zdumni, że chcemy i umiemy świętować razem. Wśród obecnych był też Alvydas Nikrzentaitis, znany litewski historyk. Takie imprezy, gdzie ludzie spotykają się, rozmawiają między sobą, świętują, no to jest taki praktyczny krok w tym kierunku. I takich inicjatyw wcześniej nie było. To jest bardzo fajnie i ja cieszę się, że zawsze tutaj była miła atmosfera i zawsze, kiedy mogę, tak tutaj przychodzę, bo już tak za te lata zobaczyłem, że ja mam bardzo dużo przyjaciół nie tylko litewskiego pochodzenia, ale i polskiego pochodzenia. I w ogóle ta liczba tych moich przyjacieli z polskojęzycznych rodzin, ona co rok, co miesiąc rośnie. W piątek w podwileńskich Rekontach odbył się też wieczór pieśni patriotycznych zatytułowany Nie zginęła póki my, którego organizatorem jest Polskie Studio Teatralne. W sobotę z kolei ze Złowa, gdzie urodził się marszałek Józef Piłsudski, wyruszyła sztafeta niepodległości organizowana przez wileński chówiec Maryi imienia Pani Ostrobramskiej. Metą był cmentarz na Rossie i mauzoleum marszałka Piłsudskiego. Tam odbyły się oficjalne obchody z udziałem ambasador Polski na Litwie, Urszuli Doroszewskiej, która powiedziała Polskiemu Radiu 24, że takie inicjatywy to nowoczesne podejście do świętowania Dnia Niepodległości. W ogóle mamy teraz do czynienia z pewną taką falą jakby nowoczesnego sposobu obchodzenia świąt narodowych i takiego bardziej nowoczesnego przeżywania swojego patriotyzmu. No i to widzę już w dużym udziale młodzieży i to jest i tylko sztafeta i bieg, różne zresztą tu biegi się odbywały, bardzo ciekawe, także we współpracy z wojskiem. Ogromne zainteresowanie też młodzieży porządkowaniem cmentarzy, ja byłam pod wielkim wrażeniem. Przed chwileczką mieliśmy obchody Dnia Wszystkich Świętych i ambasada też uczestniczyła oczywiście w porządkowaniu cmentarza na Rosie, ale byliśmy zaproszeni przez wileńską młodzież patriotyczną i bardzo wiele szkół wileńskich, polskich, a również kiedy jeździliśmy po cmentarzach wokół Wilna, na Wileńszczyźnie, widzieliśmy tam i harcerzy, i młodzież szkolną, i miejscowych Polaków. I to rzeczywiście to się zmieniło, jest znacznie większe zainteresowanie i też, co jest zupełnie nadzwyczajne, jest takie zainteresowanie własnymi miejscowościami i historią i odnajdowaniem miejsc pamięci, odnajdywaniem grobów. Z kolei w Domu Kultury Polskiej w Wilnie można oglądać interaktywną wystawę poświęconą napadowi na pociąg, którego w 1908 roku dokonał marszałek Józef Piłsudski z innymi członkami organizacji bojowej Polskiej Partii Socjalistycznej, mówi Władysław Wojnicz, pomysłodawca wystawy. Mamy stację, mamy wagon, przez okna którego jest widoczna Wilia, są widoczne, powiedzmy, elementy, które są związane, powiedzmy, z napadem, czyli to są wycinki z gazet, to są jakby skany pieniędzy ówczesnych. Mamy sejf zresztą, z którego też można czasami skorzystać. Czyli ktoś jakby miał problemy finansowe, to zawsze może wypożyczyć z tego sejfu sobie tych rubli carskich. Z kolei już 16 listopada nastąpi otwarcie wystawy poświęconej postaci
Bronisława Piłsudskiego, brata marszałka. Chcemy tu przypomnieć postać Bronisława Piłsudskiego również po to, żeby i też naszym tu partnerom litewskim pokazać, że Piłsudskich rodzina była, nie tylko wydała z siebie obrońcę Polski, ale również była to cała rodzina bardzo zasłużona dla historii Wileńszczyzny. A Bronisław Piłsudski jest tak niesłychaną postacią, pod każdym względem interesującą ze względu na swoją walkę z caratem i ogromne też zasługi dla nauki i dla Japonii i dla narodu Ainów w szczególności. Mamy też kuzynów Piłsudskiego, którzy są Japończykami, prawda, jego ciotecznych prawnuków, stryjecznych prawnuków, czy jakby to określić. Tutaj też ambasada Japonii wspiera nas przy tej wystawie. No i zobaczymy, mam nadzieję, że będzie duże zainteresowanie, bo jest to coś nowego, co tu wprowadzamy do naszej narracji na pewno. Powiedziała Polskiemu Radiu 24 ambasador Urszula Doroszewska. Jeszcze dzisiaj w Auli Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbędzie się koncert Na skrzydłach Orła Białego. Wystąpi tam m.in. chór Skola Wokale z Mrągowa z programem patriotycznym. Laureaci tegorocznego 14. Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Retro imienia Mieczysława Foga oraz tancerze Polskiego Zespołu Pieśni i Tańca Zgoda. Z Wilna dla Polskiego Radia 24 Kamil Zalewski. Podwójnie świętowała amerykańska Polonia, łącząc Dzień Weterana ze Świętem Niepodległości. Już w 1917 roku do walki o odzyskanie przez Polskę niepodległości aktywnie włączyła się właśnie amerykańska Polonia. Na terenie Stanów Zjednoczonych prowadzono nabór ochotników, których celem było przedostanie się do Europy. Najbardziej aktywni byli Polacy z Chicago. Z okazji 99. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości o amerykańskich wątkach tworzenia się polskiej państwowości na początku XX wieku ze swoim gościem rozmawia Jan Pachlowski. Jan Loryś, polski historyk, polsko-amerykański historyk, można powiedzieć, jest gościem Polskiego Radia. Będziemy rozmawiać o amerykańskich aspektach odzyskania przez Polskę niepodległości. I nie każdy wie, ale właśnie Polonia amerykańska miała również swoją cegiełkę w tym, że Polska od 1918 roku ponownie zaczęła kształtować swoją państwowość. Tak, w ogóle dzień 11 listopada ma taką ciekawą historię o wiele wcześniej. Jak wiemy, generał Pułaski zginął pod Sawaną w październiku, a w wojsku amerykańskim było tak zwane hasło i odpowiedź, żeby wiadomo, że to swoi żołnierze. I na 11 listopada 1779 roku Waszyngton wybrał hasło Pułaski Polska. Taki zbieg okoliczności, ale 11 listopada, co nie wiedział, że no sto parę lat później Polska odzyska niepodległość 11 listopada. Co do wkładu do tak zwanego czynu zbrojnego Polonii amerykańskiej, przez dłuższy czas była nadzieja, że Polska odzyska niepodległość, ale Polacy też wiedzieli tutaj, jak mówię Polacy, to mówię o emigrantach, że do tego czynu trzeba pracować. Końcem XIX wieku powstały różne takie paramilitarne grupy, które ćwiczyły, żeby ewentualnie coś pomóc. Ale to było więcej jak jakaś gwardia honorowa. Naprawdę ćwiczenia nie było. Po wojnie rosyjsko-japońskiej, kiedy Rosja, jeden z zaborców, została pokonana przez Japończyków, to wtedy Polacy zaczęli myśleć, no okazuje się, że jeden z rozbiorców nie jest aż taki silny, jak myślano. W 12 roku były wojny na Bałkanach i już Polacy wiedzieli, nawet sam Piłsudski przewidział, że będzie wojna w Europie, że tym razem możemy dołączyć się do tego i trzy organizacje, Sokolstwo, Związek Młodzieży Polskiej, ale nie wspólnego z tą organizacją, która była w PRL-u, i tak zwane Wojsko Polskie ćwiczyły, używając najnowsze metody, które były znane. No to znaczy wojna, która była na Kubie w 1898 roku, wojna japońsko-rosyjska, gdzie były karabiny maszynowe używane, wojna była pozycyjna w transzach, wojny na Bałkanach, wojny pomiędzy Boerami i Anglią. No i z tych wszystkich wojen oni zaczęli ćwiczyć, używając no, karabiny maszynowe, takie rzeczy, żeby się szykować. Największą organizacją to było Sokolstwo Polskie, które już oryginalnie była gimnastyczna organizacja, ale wtedy jeszcze dodali ćwiczenie wojskowe jako jeden z ich podstaw do istnienia.
w 1900, jak wojna wybuchła w Europie, to grupa sokołów pod dowództwem Witolda Ścibora Rylskiego, który był głównym instruktorem do militarii, po prostu spróbowała się dostać do Polski, do legionów. Niestety Anglicy założyli blokadę i bardzo sprawdzali, kto jedzie do Europy. Wkraczały na statki neutralne, które płynęły do neutralnych państw, bo po prostu szukali rezerwistów, którzy wracali albo do Niemiec, albo do Austrii, no i takich ochotników. Rylski się dostał do legionów, ale najpierw chciał, żeby sokoli się dołączyli, ale później się przekonał, że Austriakom polega na tym, żeby żołnierzy mieć, ale o sprawy polskiej raczej nikt nic nie mówił. Tak samo było wśród aliantów, bo dopóki Rosja była po stronie Anglii i Francji, to po prostu mówiono, że sprawa polska to jest wewnętrzna sprawa Rosji i nic nie będzie mówiono. Tutaj w Stanach Zjednoczonych to sokolstwo czekało i ćwiczyło. Szef sokolstwa w 14, w 15, 16 roku była seria incydentów pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i grupy z Meksyko. Bandyci, Pancho Villa, Zapata, ci tego, którzy z różnych powodów przekroczali granice i atakowali osiedla amerykańskie. No i Amerykanie wysłali ekspedycję wojskową i Starzyński, prezes sokolstwa, powiedział, że jest gotowy wysłać 10 tysięcy sokoli pod bronią, żeby pomóc Stanom Zjednoczonym. No gest był mile widziany, ale powiedziano, że nie, najpierw mamy regularną armię, później Gwardię Narodową, a później będziemy szukali ochotników. A prawdopodobnie sokolstwo by chciało wejść jako odrębna armia, no to Amerykanie by mieli trudności z grupą, która inaczej ćwiczyła i komendy były w innym języku i dowództwo było dobrze, że nic do tego nie doszło. Ale dzięki tej, jakby powiedzieć, tego incydentu, to sokolstwo zaczęło szukać sponsora dla sprawy polskiej. W 16 roku, jeszcze jak Stany Zjednoczone były neutralne, sokolstwo wysłało delegację, żeby zbadać, jak w Kanadzie stało, jakie jest zainteresowanie w Kanadzie. No i Kanadyjczycy zgodzili się na trzy kursy, żeby przeprowadzili trzy kursy u nich w wojsku regularnym i ci, którzy skończyli kursy, otrzymali patenty oficerskie Armii Kanadyjskiej, z tym, że nie musieli służyć w kanadyjskiej armii, dopóki jak już powstanie jakieś polskie wojsko. Pierwszy kurs był w styczniu 1917 roku. Wśród tych ochotników, którzy pojechali, to był Andrzej Małkowski i Lucjan Chwałkowski. Mówię o Lucjanie, bo on później jako młody oficer na terenie Francji był pierwszym oficerem, który zginął w akcji we Francji. Niby jego ostatnie słowa miały być to dla Polski. No, pierwszy kurs się skończył gdzieś z początkiem kwietnia i jak już ci kursanci wrócili do Stanów Zjednoczonych, to Stany Zjednoczone wypowiedzieli wojnę. I to było to trochę mieszana sytuacja, bo wiele tych ochotników zapisało się do armii amerykańskiej, nie do polskiej, bo Polska jeszcze sponsora nie miała. W końcu, w czerwcu 1917 roku, najpierw była pierwsza rewolucja w Rosji, nie Lenin, ale Kerencki, i polskie wojsko powstało. Był tak zwany pierwszy i drugi korpus Wojska Polskiego. No, jeśli Rosjanie pozwalają na to, no to Francuzi też powiedzieli. W czerwcu prezydent Poincaré powiedział, że Francuzi założą autonomiczną i niepodległą armię polską z odznakami, z tym tego, ale będzie utrzymana przez Francuzów. No i wtedy, co się stało, Francuzi zaczęli rekrutację wśród Polonii, no ale coś mieli 2000 żołnierzy, to nie jest armia, to jest pułk. Przyjechał do Stanów Zjednoczonych Gąsierowski i książę Stanisław Poniatowski, który raczej nic nie miał, nie był potomkiem króla Poniatowskiego, ale gdzieś tam pokrewieństwo miał z księciem Józefem Poniatowskim. I on przyjechał do Stanów Zjednoczonych, żeby szukać ochotników, żeby pojechali do Francji, zapisali się do tej jednostki. Co się stało w końcu jest, że przyjechali tu, zobaczyli, jakie jest rozwinięte ćwiczenie i współpraca z Kanadą, to wtedy powstał pomysł, żeby Francuzi z Amerykanami i z Kanadyjczykami i z
przykładem Polonii amerykańskiej tutaj w Stanach Zjednoczonych, żeby założyć rekrutację tutaj i mieć rekrutację na terenie Stanów Zjednoczonych. To jest ten punkt, gdzie wtedy, że nie Polacy nie jechali indywidualnie, ale już gotowe jednostki zostały wyszkolone w Kanadzie i przepłynęły do Francji i tam zostali wintegrowani w to wojsko. Ale co ważne, Amerykanie byli przeciwni też, żeby Polacy wstępowali do... Bo oni chcieli przecież, żeby Polonia amerykańska, ci przedstawiciele właśnie Polonii amerykańskiej wstępowali właśnie do ich armii. Jak Stany Zjednoczone wypowiedzieli wojnę, to z pierwszych 100 tysięcy ochotników 40 tysięcy to byli Polacy. Nie wiadomo, ile tych 40 tysięcy by się zapisało do armii polskiej, gdyby ona istniała. No ale do tego czasu to kwiecień, maj, czerwiec, to myśmy stracili dobre 3 miesiące. Porozumienie było takie, że trzeba pamiętać, że Polacy, którzy przyjeżdżali tutaj w oczach Stanów Zjednoczonych, to nie byli Polakami. Oni przyjechali albo na paszport rosyjski, niemiecki albo austriacki. Konwencja genewska nie pozwala na to, żeby jakiś kraj przymusowo brał obywateli przeciwnika i zmuszał ich do walczyć przeciwko ich ojczyźnie. Polacy tutaj raczej nie chcieli walczyć za Franciszka Józefa albo za Wilhelma, tylko po prostu chcieli za Polskę. Ale z tego powodu, że Amerykanie ich nie mogli do poboru wziąć, to oni byli gotowi się zapisać. Ktoś, kto miał obywatelstwo i podlegał poboru amerykańskiego, nie mógł się zapisać do polskiej armii. Jeśli ktoś pracował w dziedzinie, która była ważna dla wojny, to znaczy był górnikiem, jak było wielu, albo rolnikiem, też nie mógł się zapisać. I jeśli ktoś był żonaty, to musiał dostać pozwolenie od żony, żeby pójść do wojska, bo nie było funduszu, żeby on zginął w akcji, żeby po prostu nie było rządu polskiego, który by utrzymywał wdowę i sieroty. Po prostu taka była sytuacja. Ale mimo wszystkiego, jak już się zaczęła rekrutacja, 30 tysięcy się zapisało, z tego 25 tysięcy pojechało do Kanady. Obóz istniał od listopada 1917 roku do lutego 1919 roku. No, to tak powiedzmy 18 miesięcy. To 20 tysięcy nie było aż tak mało. I Kanadyjczycy ich szkolili, ale też był przez to, że były szkoły oficerskie i wiele tak zwanych aspirantów się starało o tym, to później kadra, która istniała, coraz większa powstała wśród Polaków. No i ci najpierw szkolili w obozie, a później przepływali do Francji i tam byli dowódcy plutonów, kompanii na tych najniższym szczeblu, tam gdzie są potrzebni młodzi oficerowie i naprawdę dosyć dobrze się swoje obowiązki spełnili. Wiemy, że we Francji ich dużo służyło, paru ich zginęło, ale też wiemy, że później na terenie Polski to też wiele tych Polaków z Ameryki otrzymało odznaczenia Virtuti Militari, Krzyż Waleczny. To bardzo właśnie ważny wątek tej błękitnej armii Hallera, prawda? Tak. Haller, ja uważam, że powinno się mówić o Hallerze już od listopada 1918 roku. Rekrutacja, szukanie ochotników, budowanie kadr, zbieranie funduszów to był wysiłek Polonii Amerykańskiej. Jak to się działo w Ameryce, Haller był albo w drugiej brygadzie legionów, albo później przeszedł do drugiego korpusu tej polskiej armii w Rosji, albo był w Władywostoku. On się nie zjawił jako dowódca tej Armii Błękitnej aż do października 1918 roku i wojna się kończy 11 listopada. No to gdzie był jego wkład w tej rekrutacji? Nie było. Od zawieszenia broni, no to można mówić o Armii Hallera, ale te najważniejsze, organizowanie, ćwiczenie tego to był wysiłek i Polonii amerykańskiej, i Polonii francuskiej. Tak już na koniec naszej rozmowy to przypomina mi się piosenka Jana Pietrzaka, bo on uwzględnił przecież ten chicagowski wątek od Chicago do Polska, prawda? Taki fragment jego piosenki. Fragment, tak, żeby Polska była Polską. I ja byłem, teraz byłem w Polsce na konferencji, bo jest rok hallerowski obchodzony w Polsce, i mówiłem o rekrutacji i też zacząłem od tego wątku, ale nie tylko z Chicago, bo byli z Detroit,
Nowego Jorku, Filadelfii, duże ośrodki polonijne, ale też były z takich małych miasteczek jak Lublin, Wisconsin. Było prawie 50 centrów rekrutacyjnych w Stanach Zjednoczonych. To w samym Chicago były 3, na północnej tutaj i na południowej stronie miasta, ale też było w Joliet, Illinois i w Lockport, Illinois też były punkty rekrutacyjne. Tylko ochotników to było dużo i z różnych miejsc w Stanach Zjednoczonych. Dziękujemy. Gościem Polskiego Radia 24 był historyk, znawca historii polsko-amerykańskiej Jan Loryś. Dziękujemy za rozmowę. Dziękuję. Na koniec magazynu wracamy do Wielkiej Brytanii, ale jedziemy tym razem do Oxfordu, bo właśnie jedno z najbardziej euroentuzjastycznych miast Anglii szuka miasta partnerskiego w Polsce. Chce pokazać, że nie zamyka się na świat, również w dobie Brexitu. Ale któremu miastu zaproponować współpracę? Miasto szuka rad internautów z Wielkiej Brytanii i Polski. Oxford. Miasto wieżyczek. Miasto dzwonków. Miasto studentów. Miasto, które szuka przyjaciół nad Wisłą. Inspiracją ten moment. Brexit means Brexit. Oxford jest miastem międzynarodowym i w prawie 70% miasto zagłosowało za pozostaniem w Unii Europejskiej w zeszłorocznym referendum. W tym momencie chciałoby pokazać, że jest bardzo otwarte na kolejne międzynarodowe współprace, a ze względu na to, że największą mniejszością narodową w Oxfordzie są Polacy, to Oxford bardzo chciałby rozpocząć współpracę z miastem z Polski. Mówi mi Joanna Bagniewska z Rady Miasta. Wystarczy entuzjazm po obu stronach i wspólne projekty, bo chcemy, żeby to była współpraca żywa, a nie tylko taka na papierze. Chcemy, żeby miasta realnie współpracowały, czy to na płaszczyźnie kulturalnej, czy akademickiej, czy sportowej, biznesowej, czy pod różnymi innymi względami. Dlatego szukamy miast, które mają grupy, na przykład wolontariuszy, chętnych do podjęcia takiej współpracy oddolnej z wolontariuszami w Oxfordzie. Jak zgłaszać kandydatury? Wejść na stronę miasta. Znaleźć podstronę zatytułowaną o Oxfordzie. Następnie wejść do sekcji Oxford International Links. A potem wypełnienie krótkiej ankiety. Tu ważne zastrzeżenie. Nie wygrywa miasto, które zdobędzie najwięcej głosów, ale miasto, którego kandydatura będzie najlepiej uzasadniona. Nie chodzi nam o to, żeby uzasadnić daną kandydaturę miasta tym, że miasto jest piękne i ma fajnych ludzi, tylko że na przykład zajmuje się działalnością, powiedzmy, aktywizacji młodzieży, która byłaby fajna, żeby rozpocząć właśnie międzynarodową współpracę. Tego typu informacji szukamy. Nad argumentami myśleć można do środy. Co potem? Rozstrzyga plebiscyt Rada Miasta. No i miejmy nadzieję, że w styczniu już będziemy mogli podejmować jakieś konkretne dalsze kroki. Obecnie miasta partnerskie Oxfordu to m.in. francuskie Grenoble, niemieckie Bonn czy holenderska Leida. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Uważam za otwarte. Od 17 do 19 listopada w czasie dni otwartych w salonach Skody czekają na siebie nowości rocznika 2017 z upustem nawet do 15 tysięcy złotych. Na przykład Skoda Octavia do 8 tysięcy złotych taniej. Zapraszamy na dni otwarte w salonach Skody 17-19 listopada. Gdy moje córki są chore i kaszlą, dla każdej mam dobre rozwiązanie. Polneo w syropie lub kroplach. Polneo działa przeciwzapalnie, leczy kaszel i pozwala szybko pokonać chorobę. Ten spiryt, syrop 2 mg, krople 25 mg na mililitr. Leczenie objawowe w przebiegu chorób zapalnych o skrzyni płuc. Leczenie może oburzyć rozpoczęcie leczenia antybiotykami. Przeciwwskazania dla wrażliwości na którąkolwiek substancję. Nie stosować u dzieci poniżej 2 lat. Aflowar. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż kartel niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menedżerów, polityków, rzeczników prasowych, pracowników działów Public Relations odpowiedzialnych za wizerunek firmy na szkolenia dotyczące praktyki wystąpień w radiu i telewizji. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.pl. Telefon 22 645 20 45.
potrzebuje coś dobrego na zatoki. Bardzo proszę, Renopuren Zatoki Hot. Wystarczy rozpuścić saszetkę w gorącej wodzie i gotowe. O, dobre. Renopuren Zatoki Hot zawiera składniki wpływające na komfort oddychania. O, dziewanda. Wspierające odporność. Czarny bez. I najważniejsze, wspomagające utrzymanie zdrowych zatok. A, i tymiany. Suplementy diety Renopuren. Dla zdrowych zatok. Teraz także tabletki Renopuren Zatoki Max zawierające aż 8 składników ziołowych. Aflofarm. Media Expert. Zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 440 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Po reklamie. Tu Polskie Radio 24, minęła 18, czas na informacje dnia. Rząd popiera myślenie narodowe w sensie narodu kulturowego, mówi wicepremier Gliński. Powiemy o zmieniającej się pogodzie na Dolnym Śląsku. A na końcu przeniesiemy się na Bliski Wschód. Zjednoczone Emiraty Arabskie mówią, iż nie będą obojętne wobec zagrożenia ze strony Iranu. Paweł Zieliński, zapraszam. Zaczynamy od informacji dla kierowców. Zablokowany jest pas ruchu na drodze krajowej nr 17 w kierunku Warszawy. Pomiędzy Garwolinem a Kąpielą w miejscowości Lipówki zderzyły się 3 samochody osobowe. Jedna osoba jest ranna. Utrudnienia mogą potrwać 2,5 godziny. Wicepremier i minister kultury Piotr Gliński powiedział, że nie ma zgody na to, by w przestrzeni publicznej funkcjonowało wsparcie dla wspólnoty narodowej w sensie etnicznym. Polityk dodał, że rząd popiera myślenie narodowe w sensie narodu kulturowego. Wicepremier odniósł się w ten sposób do niektórych haseł na transparentach podczas wczorajszego Marszu Niepodległości. Dziwię się, że wczoraj faktycznie gdzieś w przestrzeni publicznej na tym pięknym marszu narodowym pojawił się jakiś transparent, który mógłby sugerować, że ktoś myśli o narodzie w kategoriach etnicznych czy w kategoriach rasistowskich. Na to wsparcia polskiego rządu nie ma. Ja chciałbym wyraźnie powiedzieć, że nie popieramy tego rodzaju haseł. Wicepremier Gliński uczestniczył w Warszawie w pierwszym kongresie inicjatyw pozarządowych zorganizowanym przez Konfederację Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej. 61-letni mężczyzna został ranny na skutek wybuchu butli z gazem w Jackowicach w powiecie łowickim. Z poparzeniami rąk i nóg został przewieziony do szpitala, mówi rzecznik komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi Jędrzej Pawlak. Doszło do wybuchu gazu w domu jednorodzinnym. W wyniku tego wybuchu ranny został 60-letni lokator tego domu. Na miejsce wezwano również powiatowego inspektora nadzoru pozorowalnego w celu określenia, czy budynek nadaje się do użytkowania, ponieważ doszło do naruszenia konstrukcji ścian. W akcji ratunkowej brały udział 4 zastępy Straży Pożarnej. Uwaga na zmieniającą się pogodę na Dolnym Śląsku. Meteorolodzy ostrzegają, wieczorem i w nocy w całym regionie ma padać śnieg. Średnio spadnie do 5 cm, ale jak mówi dyżurny synoptyk z wrocławskiego IMIGW, Barbara Wrona, w górach może to być nawet 10 cm. Na wschodzie regionu zacznie się od deszczu ze śniegiem. W Sudetach myślę, że nawet w Kotlinach Górskich to opady do śniegu. Natomiast tutaj na wschodzie naszego regionu dopiero nad ranem te opady będą przechodziły w opad stały, czyli w opady śniegu. Myślę, że we Wrocławiu pokrywa śnieżna nie powinna się utrzymywać. Po poranku na Dolnym Śląsku należy uważać na drogach, może być ślisko. W Swołowie na Pomorzu trwa święto gęsiny. Po raz 10 odbywa się jarmark nawiązujący do tradycji świętowania Dnia Świętego Marcina. Zgodnie z tradycją spożywa się tego dnia dania z gęsiny. Na terenie Muzeum Kultury Ludowej Pomorza można zjeść gęsi. Parzone, wędzone, smażone w pierogach i rosole. Do tego dobrze sprzedają się regionalne nalewki, zwłaszcza smaki. Ogromny. No tutaj mamy półgąski takie wędzone, czyli to jest taka pierś z gęsi wędzona na zimno. Zimnym tylem nie parzona, to jest bardzo ważne, istotne dla tej nazwy. Mamy kiełbaskę polską, taką jak polska, ale z gęsiny tylko, mamy parzoną. Dużo reakcji jest trochę dziwne na czerninę, czyli to jest złoto popularna, ale my mamy bardzo dobrą na podrobę. Co to Państwo próbowali z morza? No co, my pierożki z gęsi.
prawda, czerwony na jęcinie? Pyszny, przepyszny po prostu był. Można się ocielić? Jarmarkowi w Smołowie towarzyszą liczne widowiska i pokaże. Pokazy. Smołowo jest jedną z najstarszych wsi w regionie słupskim. Pierwsze pisemne wzmianki o tej miejscowości pochodzą z 1230 roku. Zjednoczone Emiraty Arabskie nie będą obojętne wobec zagrożenia ze strony Iranu, oświadczył szef emirackiego MSZ. Anwar Gargasz zapowiedział, że jego kraj nie będzie patrzył bez emocji na to, jak przy wykorzystaniu irańskich pieniędzy powstaje nowy Hezbollah. Z Dubaju Anna Dudzińska. Gargasz przypomniał.